On the streets of old Milwaukee was a young boy walking. It was said by the men who lived there. Cześć, zapraszamy Was na trzeci odcinek podcastu Milwaukee Bucks dla Magic Basketball. Ja nazywam się Wojtek Kowalik, a ze mną jest... Adam Michalik, cześć. Porozmawiamy sobie o wynikach Milwaukee w listopadzie, szansach Janisa na MVP, aktualnościach i plotkach transferowych. Zapraszamy. Spotykamy się po miesiącu. Ostatnim razem jak rozmawialiśmy, Milwaukee miał bilans 7-0. Teraz mamy do omówienia w zasadzie cały listopad. W tym czasie Koziołki wygrały 8 spotkań, 6 przegrały. Kilka ciekawych spotkań w tym czasie na pewno było. Warto zwrócić uwagę też na spotkania wyjazdowe od początku sezonu. Tutaj mamy bilans 4 wygrane, 4 porażki, czyli lepiej jednak Bucks wyglądają u siebie, bo na przekroju całego sezonu jest 15 wygranych i 6 porażek. I to jest cały czas drugi bilans w lidze, pomimo tego można powiedzieć średnio udanego listopada. Cały czas za drugi bilans w lidze, drugi bilans na wschodzie, bo przewodzą lidze zawodnicy z Toronto. W tym czasie Milwaukee przegrało spotkania z Bostonem, Portland, Clippers, Memphis, Suns i Hornets, a zanotowali wygrane z Kings, z Warriors, Nuggets, z Bulls, z Nuggets u siebie, Portland, Spurs i znowu z Bulls teraz w minionej nocy. Dokładnie tak. Ja myślę, że na narzekanie jeszcze przyjdzie czas, bo myślę, że dziś trochę musimy ponarzekać, ale ten bilans jest chyba troszeczkę gorszy niż sama gra, bo tak naprawdę jeśli się popatrzy na te przegrane spotkania, to wyraźnie Bucks przegrali tylko z Portland. To było spotkanie, w którym bardzo mocno odpalił McCollum i tam faktycznie, może nie przez całe spotkanie, ale przez większość spotkania Portland kontrolowało jego przebieg. Natomiast te pozostałe przegrane to były przegrane bardzo na styku i myślę, że to jest taka rzecz, o której warto wspomnieć dzisiaj. Bucks mają tą nieprzyjemną tendencję, że te spotkania w końcówkach im potrafią uciec, bo czy mecz z Hornets, czy mecz z Suns, tak samo, nie wiem, no na przykład Celtics, to wszystko były mecze, gdzie końcówki były do wyrwania, gdzie albo zabrakło jednego czy dwóch celnych rzutów, gdzie albo, tak jak z Clippersami, no popisał się w końcówce Lou Williams, który niestety znany jest z tego, że potrafi tak karać pewne drużyny. Natomiast no, coś niekoniecznie dobrego się z tymi końcówkami dzieje i to jest słaby prognostyk na przykład przed playoffami, do których myślę, że patrząc na formę Bucks, no oni wejdą, ale tam takich gier, gdzie wszystko będzie się ważyć na przykład w ostatniej minucie, może być więcej i zobaczymy, jak to będzie wtedy wyglądało. No, myślę, że tutaj no z jednej strony trochę momentami brakuje zimnej krwi, trochę może jakiejś konkretnie rozpisanej akcji, bo na przykład no dzisiejszy mecz z Bulls, to on też został wygrany po rzucie trzypunktowym Middletona. On miał tą pozycję tylko dlatego, że Brogdon miał taki moment przytomnego myślenia i oddał mu piłkę na czystą trójkę, ale to też był mecz, w którym jeśli ta końcówka potoczyłaby się minimalnie inaczej, no to z było nie było słabymi Bulls równie dobrze ten mecz mógł być przegrany. No zgadza się i warto też zwrócić uwagę na to, że w sumie dla mnie Bucks przegrywają te spotkania, które zakładalibyśmy, że powinni wygrywać, jak z Suns czy Hornets. Wygrywają z Warriors. Trochę te wyniki stoją na głowie, tak jak patrzysz. Wracając jeszcze do tego, co mówiłeś, ta porażka z 15 punktami, którą pomścili, widać taką było złość, że oni chcą się zrewanżować za tą porażkę z Trailblazers. Bardzo spektakularny zresztą sposób. A poza tą porażką z Portland, to najwyższa porażka jest z Bostonem 4 punktami. Z Clippers 2, z Memphis 3, Suns 2, Hornets 3. Czyli dokładnie to, co mówisz, są te mecze na styku.
Jeżeli chodzi o ten mecz przegrany z Portland, to tam też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że oni dobrze w tym meczu zagrali. No tu ograniczyli po prostu, no, dzień miał swój CJ McCollum. Oni ograniczyli, to były często tam Portland wpadały trudne rzuty przez ręce. Evan Turner też trafiał często takie rzuty, które normalnie na co dzień raczej nie trafia. Dotarłem do takiej statystyki, że oni z pół dystansu Portland trafiło 19 na 24 rzuty. No to wiesz, każdy trener przed meczem, jak powie, że drużyna będzie rzucała 24 razy z pół dystansu, to powiesz, okej, okay, nie jest to spod kosza, nie jest to za trzy, spoko, biorę to w ciemno. No to Portland wpadało praktycznie, że można powiedzieć, wszystko. Też słabo w tym meczu zagrali i Bledsoe, i Brogdon, bo oni mieli słabą skuteczność. Trochę na początku meczu problem z faulami mnie złapał Chris Middleton, to też trochę zaburzyło rotację. Takie mecze na pewno się będą trafiały i myślę, że akurat nad tym meczem z Portland nie ma co się specjalnie rozwodzić, bo no, bywa tak, że przeciwnik ma jakiś fantastyczny dzień, no choćby, nie wiem, mecz z Celtami, gdzie oni bili swój rekord w trójkach i no, czasem stajesz na głowie i nie jesteś w stanie nic zrobić, jeśli przeciwnik ma przysłowiowy dzień konia. Natomiast jeśli przychodzi taki mecz, nie wiem, no powiedzmy z Hornets, gdzie to Charlotte, pomimo że gra w tym sezonie chyba troszkę lepiej niż wszyscy zakładali, oni nie mieli jakiegoś wybitnego dnia. I no, końcówka tego meczu wyglądała troszkę jak komedia pomyłek i zarówno jedna i druga drużyna miała po kilka szans po prostu na zamknięcie tego meczu już wcześniej. No i nie wiem, czy wyszła jakaś taka nieporadność, czy może po prostu nerwy, ale to są mecze, których się nie powinno przegrywać. Nie powinno się ich przegrywać, jeśli myśli się realnie o zrobieniu czegoś więcej niż się zrobiło w zeszłym sezonie, bo okej, teraz Bucks są w formie. Powiedzmy, że oczywiście nie życzę im tego, ale powiedzmy, że jakaś zniżka formy przyjdzie pewnie prędzej czy później. I bardzo bym nie chciał, żeby się okazało, że później takich meczów, nie wiem, typu Phoenix, typu właśnie Hornets, zabraknie pod koniec sezonu na przykład do tego, żeby mieć przewagę parkietu. Jeszcze jedna rzecz, kiedy już mówimy o tej porażce z Portland, troszkę mi się nie podoba to, że Bucks pozwalają, i to też niekoniecznie tylko w przegranych meczach, ale generalnie drużyny, z którymi Bucks grają, czasami przytrafia się to, że jakiś zawodnik kręci na tych Bucks jakiś wybitny wynik. Tak się stało z McCollumem. Okej, to jest świetny zawodnik, ciężki do upilnowania, ale to samo się stało na przykład w meczu z Clippers, gdzie Harrell, wchodząc z ławki rezerwowych, rzucił ponad 25 punktów. Myślę, że to też jest jakaś praca dla trenera, bo okej, no jeśli masz zawodnika z top 3, top 5, który gra przeciwko tobie, on bywa nie do zatrzymania. No i tutaj no, można rozłożyć ręce po prostu i to zaakceptować. Natomiast jeśli masz takiego zawodnika, nie wiem, jak Harrell, czy chociażby Trey Burke kiedyś, gdy grali z Nowym Jorkiem, no myślę, że tutaj by się przydało troszeczkę pracy takiej taktycznej, żeby jednak na tym zawodniku usiąść, że jeśli widzisz, że mu idzie i jeśli on ciągnie drużynę, a nie jest to, tak jak mówię, jakiś ofensywny potwór, no to chyba by trzeba było poszukać jakiegoś rozwiązania w obronie. I to tak jak mówię, to nie jest jednorazowa sytuacja, tylko tych sytuacji było więcej. Trener Budenholzer, on już zapowiedział, że oni chcą wypracować sobie schemat obrony. No, przydałoby się czasami po prostu przekazanie krycia, zmianę trochę, tak jak mówisz, dostosowanie się też do przeciwnika, a oni wałkują praktycznie cały czas tą samą obronę, chcą wypracować sobie te schematy, ten automatyzm. I też kilka razy było o to trener pytany. Mówił, że chcą sobie to po prostu. Nie ma też czasu czasami na treningach, też jak są mecze w takiej częstotliwości, więc po prostu pewne rzeczy oni muszą sprawdzać w meczach, to po prostu powiedział trener wprost, doprowadzając pewnie niektórych fanów Nie do białej żartuję. gorączki, bo to Nie, no powrót do myślę, że to czasów jest kwestia Jasona Kidda. no po prostu wejścia dobrego trenera w drużynę, bo no ja wierzę, że owszem, oni cały czas się dostosowują do tej taktyki, ale przyjdzie czas, kiedy
kiedy faktycznie będą mieli troszkę inaczej reagować na to, co się dzieje na boisku, bo no tak jak mówię, to jest troszkę niepokojące, że zawodnicy niewybitni, a czasem wręcz przeciętni są w stanie wrzucić tym Bucks po kilkanaście albo po 20 punktów. No nie wiem, był taki mecz z na przykład Grizzlies, gdzie z ławki wszedł sobie Shelvin Mack i nagle zaczął rzucać trójki, skończył chyba tam z 15 punktami. To też nie jest za ciekawe zjawisko. No dobrze, ale tak, żeby nie malować wszystkiego w czarnych barwach, bo wręcz nie przystoi po tym, jaki bilans mają Bucks, myślę, że warto powiedzieć troszeczkę o pozytywach. No, główny pozytyw nazywa się Giannis Antetokounmpo. Rozmawialiśmy w tamtym podcaście i ja troszeczkę muszę się uderzyć w pierś, bo stwierdziłem, że, no, że te jego szanse na MVP wcale nie rosną, a wręcz spadają. Z tą małą uwagą, że on być może nie będzie musiał grać jak MVP, a listopad pokazał, że jednak chyba będzie trzeba. Że nie zawsze drużyna da mu takie wsparcie, żeby on sobie mógł może nie tyle odpoczywać, bo jak widzisz, jak on gra i ile energii wkłada w swoją grę, to odpoczynkiem tego się nie da nazwać, ale faktycznie widać, że ma takie mecze, kiedy naprawdę wchodzi o ten poziom wyżej i jemu się wręcz nie zdarzają mecze przeciętne. Każdy ten mecz jest przynajmniej dobry, a wręcz większość jest bardzo dobra. Tak, no brakuje wsparcia na pewno od kolegów z zespołu, no bo on sam nie jest w stanie tego pociągnąć. Są przypadki, gdzie tak jak w meczu z Bostonem. Boston po prostu powstał, ok, niech Giannis sobie gra, a my przypilnujemy resztę. No i okazało się to skuteczne na Milwaukee. Jeżeli chodzi o Giannisa, to ja mam takie wrażenie, że tam cały czas to jeszcze są spore rezerwy u niego. Że jeszcze stać go na więcej, nawet ten mecz, który oglądałem, czy z Portland, czy z Clippers. Tak naprawdę patrzę, oglądam ten mecz i mówię, przerwie chyba w trzeciej kwarcie, tak w pewnym momencie zastanawiałem, że mówię, Giannis tak no, nie gra na 100%. Potem sprawdzę statystyki i mówię, że okej, wow, gdzie on rzucił te 20 parę punktów. Tak. Ale wydaje mi się, że po prostu w każdym meczu, może nie w każdym, ale w wielu przypadkach on jeszcze ma w sobie... No, do pokazania, no i te trójka cały czas leży i kwiczy, nieładnie mówiąc. Natomiast no, też i on, i trener cały czas twierdzą, że jest zielone światło i że on będzie rzucał. I ja myślę, że no, na tyle siły z załuku, ile ma Milwaukee w tej chwili, oni są w stanie przełknąć to, że Giannis sobie odda te dwie czy trzy niecelne próby. Natomiast to, ile to im może dać, kiedy on się w końcu rzucać nauczy, a wierzę, że się nauczy prędzej czy później, no to wtedy będzie mały mindfuck dla każdej obrony, gdzie będziesz miał pięciu gości, którzy mogą rzucić z załuku, Giannisa, którego nie będziesz wiedział jak kryć, którego jeśli podwoisz, to on odda piłkę, bo już się tego nauczył. No i wtedy ten atak naprawdę będzie wyglądał bardzo, bardzo dobrze, chociaż już wygląda nieźle. Natomiast jeśli już jesteśmy przy trójkach, no trzeba by było wspomnieć o Brooku Lopezie, który miał dwa mecze z zupełnie różnych biegunów. Pierwszy mecz, kiedy trafił 8 trójek, drugi mecz, kiedy miał 0 na 12, czym pobił niestety niechlubny rekord. Natomiast no widać, że tam nikt specjalnie nad tym nie rozpacza. Gracze Milwaukee mają cały czas zielone światło na rzuty, widać, że będą rzucać. Na tym się opiera system wprowadzony przez Budenholzera i no możemy to różnie odbierać, ale po prostu to się broni. To się broni w wynikach, to się broni w bilansie. Cóż więcej dodać? No tak jak oni grają, to spokojnie wystarczy na plus 50 wygranych. Nawet pomimo tego, bo to jeszcze wracając do tego, co mówiłem wcześniej, bardzo zapytany o obronę, to on powiedział wprost, że oni nie dopasowują obrony do przeciwnika, tylko mają po prostu stałą jakby, to co mówiłem, ten schemat obrony, który będą pałkować i nie zamierzają na razie dostosowywać pod każdy mecz. To jest raczej w czwartej kwarcie, czy pod koniec meczu, wtedy są jakieś zmiany wprowadzone. Czasami wychodzi, że jednak zbyt późno te zmiany. Zmiany są, chociażby w tym meczu Portland. A jeszcze wracając do Giannisa, to właśnie on też słyszałem wywiad z nim po meczu z Portland. Nie, zabrakło jednej asysty do takiego potężnego triple-double. Że z diety. On się potem tłumaczył, bo właśnie też trener powiedział, że jakby była mniejsza strata, jakby
ci rezerwowi, znaczy zawodnicy, którzy byli akurat na parkiecie, trochę zmniejszyli stratę, to był gotowy Janisa wpuścić. A to przepraszam, to ja pomyślałem nie o tym meczu. Pomyślałem o 6 punktach odstrzelić jakoś, tak. Okay. Nie, ja mówię o Portland przegranym, tak, ja mówię o tym przegranym. I tak, Janis był wściekły, bo on mówił właśnie, potem się zaczął trochę dyplomatycznie tłumaczyć, że po prostu taką ma naturę, że czy przegrywa jego drużyna 5, 6, 8, 12 punktami, on po prostu chce być, grać i walczyć jakby cały czas, więc to na pewno trzeba zaliczyć na plus, że jest tutaj ta wola walki. No i też ciekawą rzecz zauważyłem, że Milwaukee jeszcze nie przegrało 2 spotkań pod rząd. Oni zawsze są zmotywowani po przegranym meczu. Nawet podczas tej serii meczów wyjazdowych, gdzie grali 4 mecze właśnie mieli przegraną z Clippers i z Portland, a wygrali z Golden State i z Denver, to właśnie na ten mecz z Denver, który wychodzi, gdzie byłem naprawdę przekonany, że tam już będzie takie zmęczenie, że całą tą serią meczów wyjazdowych, że nie dadzą rady, oni wyszli bardzo, bardzo zmotywowani i mówili przed meczem, że chcą zmazać tą porażkę z Clippers po dogrywce 2 punktami. Więc jeżeli wychodzą z takim nastawieniem i po każdym meczu oni przegranym są jakoś dodatkowo... Wiesz, ja nie jestem psychologiem sportowym, ale tak zwyczajnie gdzieś samemu w czymś uczestnicząc, jeżeli przegrasz, nie wiem, wyraźnie, wracasz, mówisz sobie, okej, no to zrobiłem źle, to zrobiłem nie tak, tutaj byłem gorszy, ale jeżeli przegrywasz 2 punktami w końcówce, po dogrywce, no to wiesz, że przegrałeś o włos i jesteś wściekły, no czasem na siebie, czasem na, nie wiem, życie, pogodę i inne okoliczności, ale wtedy ta motywacja jest dodatkowa. I też zauważ, że kiedy oni przegrywali na przykład te mecze typu, nie wiem, no z Grizzly z 3 punktami, no to później się naprawdę odbijali. I no to jest oczywiście na plus. To czasem trochę tak wygląda, jak gra w kratkę, natomiast no będąc takim teamem jak Milwaukee, który nie jest jeszcze upakowany gwiazdami, który ma nowego trenera, no nie da się wszystkiego wygrywać i pomimo tego, że mieli fenomenalny początek, to kiedyś te porażki musiały przyjść. No, oczywiście szkoda trochę, że w takim, a nie innym stylu i w takich, a nie innych okolicznościach pod koniec, ale no tak czy inaczej nawet z tymi porażkami mają fantastyczny bilans. I jeśli podciągną się w tych końcówkach, myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze a propos Janisa, ja mam taką jedną małą obserwację, to może nie zawsze widać i niekoniecznie to się rzuca w oczy, ale oglądając NBA, oczywiście no gdzieś tam śledzę cały czas Milwaukee, ale patrząc nawet na inne zespoły, mam wrażenie, że Janis jest gościem z największą liczbą nieodgwizdanych kroków. On naprawdę ma takie momenty, kiedy nawet połowa zawodników przeciwnej drużyny już pokazuje sędziemu, łącznie z trenerem i tam z jakimiś rezerwowymi, że te kroki były. Oglądasz powtórkę, widzisz, że te kroki były. No, ale oni tego nie gwizdzą bardzo często. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jeśli, nie wiem, Janis frunie nad jakimś obrońcą, to sędzia nagle robi wow, co się dzieje i odcina mu prąd, ale no, faktycznie tak jest, gdyby chcąc być naprawdę sprawiedliwym, powinien mieć więcej takich gwizdków. Co i tak czasem mu te kroki sędziowie gwizdzą, ale mam wrażenie cały czas, że tego powinno być więcej. Natomiast jeśli już rozmawiamy o poszczególnych graczach, to zdecydowanie po listopadzie warto wspomnieć o Brogdonie. Bo no na początku oczywiście zachwycaliśmy się Janisem, zachwycaliśmy się Chrisem Middletonem, który troszeczkę obniżył loty. Wszyscy też zerkali na Brooka Lopeza, który no trochę odmienił tą grę. A tu nagle po cichu Malcolm Brogdon robi świetne statystyki, gra na bardzo dobrej skuteczności, bo on ma prawie 50% za 3. 47 chyba po ostatnim meczu. Mało tego, on pierwszy rzut wolny spudłował po 11 czy 12 meczach. Na tą chwilę ma 97% skuteczności, jeśli chodzi o wolne. No nic, tylko wstać i klaskać, bo myślę, że oczy wszystkich były skierowane troszeczkę gdzie indziej, bo Malcolm Brogdon też, ja miałem takie wrażenie, że po tym sezonie swoim debiutanckim troszeczkę przygasł. Natomiast no teraz może to jest spowodowane tym, że on ma gdzieś z tyłu głowy to, że gra o kontrakt, ale gra naprawdę bardzo dobrze. Dużo widzi,
bo oprócz tego, że rzuca, potrafi też naprawdę fajnie piłkę oddać. Plus jest jeszcze taka jedna mała rzecz. On wjeżdża pod kosz w taki sposób, jakby to mu w ogóle nie sprawiało jakiegoś wysiłku specjalnego. Gdzie, nie wiem, kiedy widzisz Janisa, kiedy widzisz, no choćby Bledsoe, kiedy oni wchodzą pod kosz, to wchodzą z taką miną i z taką energią, jakby chcieli zniszczyć, nie wiem, kosz i wszystko dookoła. A Brogdon, oczywiście to tylko tak wygląda, bo on to robi na fenomenalnej szybkości i ze świetnym tempem, ale on te wjazdy pod kosz naprawdę robi takie, że to wygląda, jak on by sobie tak pogrywał na jakimś małym boisku poza domem. Ja ci powiem szczerze, że wydaje mi się, że mimo tego, co mówisz, lepszym rozwiązaniem by było, jakby Brogdon jednak przychodził rezerwowym, wchodził z ławki. Bo są mecze, jasne, to on się broni statystykami, ale są mecze, gdzie nie wygląda to najlepiej, jak z Memphis między innymi. To oczywiście też przyjmuję, że szklanka jest do połowy pusta. Słabo to wyglądało z Memphis, patrząc już tutaj na takie trochę bardziej zaawansowane też statystyki, to plus minus właśnie z Memphis minus 30, przegrana z Phoenix minus 14 i jasno, no to jeszcze jest dużo czasu przed nim, jak najbardziej, bo też trzeba mu znowu, żeby oddać sprawiedliwości, w meczu wygranym z Portland miał plus 29, z San Antonio plus 21, wcześniej z Sacramento plus 21, jasne, wydaje mi się, że po prostu większa korzyść dla zespołu by była, gdyby on dostawał jeszcze jakby więcej odpowiedzialności w ataku tą ekipą po prostu rezerwową. Tym bardziej, że ostatnio drobne urazy miał, trochę z kolanem problemów DiVincenzo, wypadł Henson, więc wydaje mi się, że tu by było z większym pożytkiem. No ale cały czas to jest drugi bilans w lidze. Bucks wygrywają. Jasne. Ale też zauważ, że w momencie, kiedy jeszcze DiVincenzo grał, oni bardzo często byli we dwóch na boisku. I ta ich współpraca naprawdę mogła się podobać. Zresztą nawet teraz, kiedy schodzi Bledsoe, to zazwyczaj Brogdon zostaje. Może niekoniecznie na zasadzie takiego pełnoprawnego rozgrywającego, bo najczęściej wtedy piłkę dostaje Janis. Ale te swoje minuty też z tymi rezerwowymi składami potrafi znaleźć. No tak czy inaczej, naprawdę jego gra może się podobać. Ja się troszeczkę bałem po tym poprzednim sezonie, że on może troszkę zginąć i troszkę zgasnąć. Jeszcze jedna taka mała ciekawostka. Zrobiłem sobie taki mały konkurs, patrząc na Brogdona od samego początku sezonu, kiedy on się w końcu uśmiechnie. Nie wiem, czy zauważyłeś, czego by nie zrobił, rzuci buzzer beatera, wjedzie pięknie pod kosz. Nie, on ma cały czas taką samą minę pomieszania, nie wiem, jakiegoś takiego smutku z obojętnością. Uśmiechnął się, uwaga, w meczu z Nuggets, kiedy chyba rzucił jakiś kosz i liczył jeszcze na faul i nie odgwizdano mu tego plus jeden. Miał taki delikatny uśmiech, ale potem znów ma kilka meczów przerwy, więc wszystko wróciło do normy. Natomiast to choćby w poprzednim meczu z Bulls, w tym meczu wczorajszym czy dzisiejszym, pokazał, że potrafi trzeźwo myśleć. Nawet w takiej gorącej końcówce, kiedy naprawdę tam ta piłka pod koszem fruwała na zasadzie trochę jakiegoś bilardu i odbiła się od tego, od drugiego. No w końcu dostał tą piłkę do rąk, oddał do Middletona i troszkę mogli Bucks odetchnąć z ulgą. No dokładnie. Jeszcze powiem ci szczerze, że tego meczu nie widziałem, nie przejrzałem jeszcze skoro to nie było czasu, ale jak patrzysz, że z Chicago wygrana trzema punktami, chociaż ten pierwszy mecz z Chicago też tam była nerwówka. Nie wiem, czy widziałeś, bo tam do przerwy to po prostu wyglądało tak i też myślałem, że trener ich w szatni chyba rozniesie. To zresztą, co wspomniałeś wcześniej, że on z taką miną schodził do szatni, że tam aż strach by było pewnie podchodzić. Tak, to był taki kolejny typowy mecz Bucks, gdzie oni się obudzili dopiero po jakimś czasie. Gdzie oni pierwszą kwartę, ten mecz wczorajszy, oni pierwszą kwartę przegrali 10 punktami i to naprawdę nie wyglądało dobrze. I Bucks, to jest któryś mecz Bucks, gdzie oni dojeżdżają w drugiej kwarcie, rozpinają dresy, rozgrzewają się i zaczynają grać. Właśnie to nie pierwszy mecz taki, dokładnie. Gdzie tak to wygląda.
jeszcze niewiele spotkań, gdzie oni od początku już są gotowi na wyjątkiem. Chyba takim najlepszym jest, najlepszym przykładem na to, że potrafią grać od początku, to ta imponująca no tak, ale to był taki mecz, który oni chyba sobie sami powinni puszczać w ramach motywacji tego, co możemy zrobić i jak powinniśmy to zrobić, bo no ja mam wrażenie, że tam im wychodziło wszystko, nawet jak w czwartej kwarcie już wszedł taki, nawet nie drugi unit, tylko chyba taki 2,5-3, to nie wiem, no nagle Christian Wood zaczął rzucać za 3. Nagle przypomniał sobie, że jest w drużynie gość pod tytułem Jalen Morris, o którym ja już zdążyłem zapomnieć praktycznie. Także to mało tego, to był mecz, na którym w czwartej kwarcie już nawet Mike Budenholzer na nikogo nie krzyczał, co się rzadko zdarza. Więc no... Oby częściej, bo naprawdę było to miłe do oglądania, jeśli się kibicuje Bucks. Tak jest. Ja myślę, że tutaj jeszcze jest spore pole tak naprawdę do rozwoju, bo w każdym tym, z każdego przegranego meczu do tej pory przez Bucks można tak naprawdę wyciągnąć jakieś pozytywy i znaleźć takie okoliczności, trochę może nie tyle co łagodzące, ale lekkie jakieś usprawiedliwienie. Że po prostu albo no, taki mecz 0 na 12 Bruka Lopeza, no to ciężko założyć, patrząc na to, jak on wcześniej trafiał, że to się zdarzy znowu następnym razem. No taki mecz przykład... się trafia raz czy dwa w sezonie, ale się trafia. No, dokładnie. Czy to, co mówiłeś też, że drużyny mają, że zawodnicy po prostu gdzieś z drugiego szeregu mają nagle, okazuje się, swój dzień. No tylko właśnie pytanie, czy to jest przypadek, czy to jednak gdzieś są te problemy obronne w szeregach. Myślę, że coś może być na rzeczy, może potrzebna jest troszkę większa próba, może potrzebne jest trochę lepsze cały czas dogranie się w obronie, bo myślę, że to, że trener teraz twierdzi, że ma być system, gramy w ten, a nie inny sposób, to jest recepta na sezon regularny, natomiast w playoffach trzeba będzie już pod konkretnych zawodników się ustawiać, żeby nie było takiej historii jak rok temu, Eric Bledsoe, który opuszcza ręce stojąc tam 3 metry od Terry'ego Rozier'a. Ja myślę, że w tym roku nie będzie takich sytuacji, bo wydaje się, że wszyscy są bardzo zadowoleni ze zmiany trenera. Widać, że każdy dostał zielone światło tak naprawdę, żeby się realizować w tym, co lubi, w tym, czym są po prostu, mówiąc, po prostu zawodnicy dobrzy i każdy się wydaje być zadowolony, pomimo tego braku uśmiechu Malcolma Brogdona, czy czasami złych min Janisa. To jednak widać, że ta chemia w drużynie jest i że naprawdę fajnie to wygląda. Tak, natomiast jak popatrzysz tak już troszkę szerszej perspektywie na cały team, no to na dobrą sprawę, może poza Tonem Makerem, jeśli chodzi o grę poszczególnych zawodników, nie masz takiego, o którym mógłbyś jednoznacznie powiedzieć, że jest jakimś negatywnym zaskoczeniem. Wszyscy robią coś więcej, albo przynajmniej to, na co każdy liczył. Bo Janis jest Janisem, to no, on jest poza pewną klasyfikacją. Chris Middleton poza jakimś tam słabszym ostatnim okresem naprawdę daje radę. Eric Bledsoe, co do którego ja sam miałem duże wątpliwości, gra naprawdę bardzo dobrze. O Brogdonie mówiliśmy. Także naprawdę ciężko jest tam wskazać kogoś, o kim mógłbyś jednoznacznie powiedzieć, kurczę, no ten gość zawodzi, bardzo zawodzi, liczyłem na dużo więcej. Ale jak się ma takie statystyki i taki bilans, no to wiadomo, że musi iść dobrze. Okej, okay, myślę, że warto jeszcze wspomnieć o paru takich małych ploteczkach i paru rzeczach personalnych. Wspominałeś o tym, że wypadł John Henson niestety i to wypadł na dłużej. No w jego... Pojawiła się wczoraj chyba informacja, że on tak i z klubu i sam Henson mówił, że liczą, że uda się wrócić jeszcze na końcówkę sezonu regularnego tak, i na play-offy, że będzie... On ten zabieg, właśnie, czy wczoraj, czy przedwczoraj jest już po zabiegu, podobno wszystko poszło tak, że tak jak miało pójść, wszystko się udało, natomiast no nie ma jakiejś jasno określonej daty na razie. Wrócił mój mały ulubieniec, czyli Dante DiVincenzo, z czego się bardzo cieszę, bo naprawdę mocno kibicuję temu chłopakowi. Natomiast pojawiały się w ostatnim czasie małe plotki a propos chęci pozyskania Kyla Korvera przez Bucks. Kyla Korvera, którego, no, o którym już było wiadomo, że jakiejś wielkiej przyszłości z nim Cavaliers nie wiążą.
Natomiast no myślę, że ta oferta skierowana w stronę Cavaliers, czyli albo Christian Wood, albo DJ Wilson, no niekoniecznie mogła kogokolwiek przekonać. I ostatecznie Korver trafił do Utah Jazz, a myślę, że mógłby się przydać. Jako człowiek, który na przykład potrafi wejść w odpowiednim momencie, trafić te dwie, trzy trójki. Natomiast pojawiła się też informacja ze źródeł powiązanych z Lakersami, że no, mają już podkreślone bardzo mocno w notesie nazwisko Chrisa Middletona i że jest to ich taka troszkę rezerwowa opcja na wypadek tego, gdyby w przyszłym off-season nie byli w stanie pozyskać jakiegoś superstara. No i szczerze mówiąc, troszkę mnie to martwi, bo nie wiem, czy Milwaukee będzie stać na przebicie takiej oferty z jednej strony finansowej, a z drugiej strony wiadomo, no Los Angeles przyciąga do siebie ludzi, a bardzo niedobrze stałoby się dla Milwaukee, gdyby tego Chrisa Middletona w końcu zabrakło. No tu pojawia się pytanie, czy Bucks mu złożą ofertę Maxa albo gdzieś w okolicach tego Maxa. I tu też, czy na Twitterze, czy Reddicie związanym z Bucks są dyskusje wśród kibiców, czy on taki kontrakt powinien dostać, bo też kilka spotkań było, gdzie nie do końca te rzuty wpadały i trochę brakowało tam wsparcia ze strony też Chrisa, więc część kibiców jego obwiniała za brak wsparcia jako tej drugiej opcji, że trochę nie dostarczył tych punktów i takiej gry, jakiej się od niego oczekuje. Ciekaw jestem, jakie ty jesteś zdania, czy Milwaukee powinni mu złożyć ofertę maksymalnego kontraktu, czy to jednak jest trochę za dużo? Ja myślę, że na tą chwilę i patrząc na przykład na to, że za rok kończy się debiutancki kontrakt na przykład Brogdona, któremu też trzeba będzie jakąś sensowną ofertę złożyć, bo myślę, że zabolałoby to Milwaukee, gdyby ten Malcolm Brogdon w tej chwili wypadł. Patrząc na to, że kończy się kontrakt Erika Bledsoe, może być ciężko wygospodarować tyle pieniędzy, żeby Chrisowi Middletonowi złożyć tą ofertę maksymalną. Oczywiście kontrakt, na którym on jest teraz, czyli te 13 milionów, no, to jest rewelacyjny kontrakt, jeśli chodzi o spojrzenie zespołu. I myślę, że Middleton zdaje sobie dokładnie sprawę, że jego gra i jego postawa jest warta więcej. To ciężko mi powiedzieć, no. Patrząc na resztę kadry i na to, jakie kontrakty czekają na przedłużenie i to, że nie wiem, no choćby Brook Lopez, który się okazał bardzo przydatnym zawodnikiem, też ma jednoroczny kontrakt, no to nie jest łatwe pytanie, muszę ci powiedzieć, ale bardzo mocno bym się zastanawiał na miejscu Milwaukee, co zrobić, bo tak, no z jednej strony, jeśli zaproponujesz mu kontrakt w okolicy maksymalnego, bardzo mocno sobie ograniczasz pole manewru. Z drugiej strony, jeżeli odpuścisz Chrisa Middletona, no ciężko sobie wyobrazić, żeby do Milwaukee, nie wiem, dołączył ktoś na wolnej agenturze, jeśli chodzi o podobny poziom gracza. No ja myślę, że oni nie będą mieli wyboru, że to będzie też kwestia taka, że po udanym sezonie, bo wszystko na to wskazuje, że to będzie udany sezon przynajmniej, ten regularny zobaczymy jak w playoffach, bo tutaj mogą te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej w kwestii obrony i taktyki doboru pod przeciwnika mogą wtedy mieć olbrzymie znaczenie i też przewaga własnego parkietu tutaj w zasadzie w każdej rundzie będzie miała znaczenie na wschodzie, moim zdaniem. To tak naprawdę kontrakt Middletona może oznaczać zatrzymanie Janisa w ten sposób, że jeżeli odpuścisz Middletona, nie wiadomo co zrobi Bledsoe, jeżeli ten rząd drużyny się rozsypie, no to zaczynasz w tym momencie budowanie drużyny od nowa. Czy to będzie drużyna, która będzie osiągała sukcesy znowu na podobnym poziomie, czy jednak gdzieś ten głód zwycięstw Janisa nie skłoni wtedy, żeby gdzieś tam odejść gdzie indziej i poprosić o transfer, dokładnie, albo też spojrzeć i powiedzieć, hej, no to raz, że dobry kumpel, dwa, że przydatny zawodnik, dobrze mi się z nim gra, ważne ogniwo w naszej drużynie, wysyłacie jasny sygnał, jeżeli nie zatrzymujecie takiego zawodnika, to wysyłacie jasny sygnał, że nie będziemy podejmować rękawicy, nie będziemy walczyć o najwyższe cele.
Tak mi się wydaje, że tak to do tego może się to sprowadzać, więc jeżeli ma to być No może tak warunkiem być. zatrzymania Janisa, no to wydaje mi się, że oni nie będą mieli wyjścia, bo przy podobnych pieniądzach oferowanych z innego klubu, no to Middleton może, czy może się po prostu też często w takie sytuacje miały miejsce, zawodnik się może po prostu obrazić, że dostał niższą ofertę kontraktu niż oczekiwał i wtedy po prostu idzie obrażony gdzie indziej i nie podpisuje kontraktu zaproponowanego przez klub, tylko na takich samych pieniądzach, po prostu idzie już gdziekolwiek indziej. Tyle, że no właśnie, teraz jeszcze jest pytanie, co będzie z Rickiem Bledsoe, bo ja szczerze mówiąc w zeszłym sezonie, kiedy patrzyłem na ten jego kontrakt, na te 15 milionów, które on zarabia, może nie tyle, że jakoś bardzo łapałem się za głowę, ale no, zastanawiałem się, czy to nie jest lekka przesada. Natomiast no, w tym sezonie Bledsoe ma takie momenty, kiedy naprawdę pokazuje, ile jest wart. Zwłaszcza w obronie, bo mamy czas z Portland i on Lillarda bardzo dobrze przykrył. No, Lillarda nie było specjalnie widać. No, było widać McColluma, ale to tak jak już mówiliśmy, no, troszkę z jednej strony on miał swój dzień, a z drugiej strony trochę obrona zawodziła, ale faktycznie Bledsoe daje radę. No, nawet w tym nieszczęśliwym meczu z Clippers to właśnie Bledsoe trójką doprowadził do remisu, który w ogóle przedłużył szansę na wygranie. To ciężko powiedzieć, też pojawiły się jakieś takie pomysły, że a może już wiedząc, że z tym Bledsoe niekoniecznie się uda cokolwiek zrobić za nieduże pieniądze, może na przykład zacząć się interesować Terrym Rozierem. Natomiast to chyba jest na razie jeszcze w sferze takich forumowych i twitterowych rozmów. No tu na korzyść Milwaukee może wpłynąć to, że praktycznie połowa ligi, no nie praktycznie, bo połowa ligi to będą wolni zawodnicy. 49% zawodników kończą się umowy w tym sezonie, więc może być tak jak w zeszłym roku na przykład Clint Capela w Houston, że tak naprawdę nie było ofert z innego klubu i tylko była kwestia dogadania się o wysokości kontraktu. No ale też to trwało i też Capela mam wrażenie, że wyciągnął i wycisnął tyle z Houston, ile tylko mógł. Tak, no bo tu masz takie sytuacje właśnie, że jeżeli zawodnik nie jest zadowolony z umowy, to często podpisuje na jakimś kontrakcie minimalnym jeden rok, nawet mówi za rok mnie nie ma i będziecie mnie jeszcze w tym sezonie gdzieś sprzedać, ale po prostu czują się urażeni zawodnicy, czasami obrażeni ofertami i przy pierwszej okazji chcą po prostu klub opuścić, unosząc się honorem. Patrząc z perspektywy takiego Bledsoe, to mi zostaje jedna taka iskierka nadziei, bo było nie było, Bledsoe Phoenix, on był bliski naprawdę zginięcia gdzieś w odmętach tej ligi. No, on tą swoją karierę tutaj w Milwaukee odbudował. I patrząc z perspektywy takiego gościa jak Bledsoe, trzeba sobie zadać pytanie, czy ja chcę grać o coś i robić wynik, czy chcę tylko zrobić i iść gdzieś do klubu, który, no nie wiem, czy będzie tankował, czy... Bo wiesz, no patrząc na przekrój ligi, to te kluby, powiedzmy z top 4, top 5 każdej konferencji, który z klubów będzie szukał rozgrywającego? Tu Orlando albo Phoenix z powrotem to nie będą go brali na pewno, ale to Orlando w zasadzie tylko by wchodziło w grę. Orlando gra, działa i tak dalej. Natomiast wiesz, no nie bardzo widzę dla niego miejsce w jakimś klubie, który nie wiem, no realnie o coś będzie walczył. O coś, no. Pytanie, czy jemu w głowie siedzi walka naprawdę o drugą rundę playoffów, czy finał konferencji, czy... No bo wiesz, no patrząc na te najlepsze drużyny, nie wiem, no nie wyobrażam sobie, żeby drużyna pokroju, nie wiem, no Oklahoma czy Golden State wpadła na pomysł sprowadzenia sobie Ericka Bledsoe. Czy nie no wiem, nie, w tą stronę Toronto czy Filadelfia. Nie, prędzej myślę San Antonio może. Nie wiadomo też do końca jak toczy się, niby Kyrie zapowiada, że zostanie w Bostonie, ale oni z kolei właśnie, jeżeli nawet by Kyrie odszedł, to wydaje mi się, że po to będą cały czas trzymali Terry'ego Rozier'a, żeby tutaj się zabezpieczyć na ewentualność. Ja też tak teraz dochodzę do wniosku, że możemy sobie gdybać, a tak naprawdę nie wiem, 2-3 ruchy transferowe na początku przyszłego off-season mogą odwrócić wszystko do góry nogami, bo wiesz, no zdałem sobie teraz sprawę, że to, co ja mówię, jest aktualne na teraz, a... No tak, tak, dokładnie. Niedobrze, nie wiem, na początku sezonu może się okazać, że taki
Dajmy na to, Kevin Durant idzie faktycznie do tego Nowego Jorku, który mu wiesza plakaty, śpiewa piosenki i tak dalej. No i Nowy Jork myśli sobie, kurczę, no taki Bledsoe, dlaczego nie? Jako trzecia opcja. Także, wiesz, no ja tak jak mówię, mam nadzieję, że ten dobry sezon w wykonaniu Bucks podziała w dwie strony, że owszem, ta wartość zawodników owszem będzie rosła, ale oni też sami zobaczą, że kurczę, no gramy z gościem typu Janis, który tutaj jest, gramy z dobrym trenerem, idzie nam naprawdę nieźle i pytanie, czy jest po co szukać innego miejsca do szczęścia. No to jeszcze myślę, Lakers mogą też teraz tak mi jeszcze szybko przyszło do głowy, bo tu jest wspólny agent chyba, nie? Clash Sports, jeżeli chodzi o Erika Bledsoe, więc... A tu masz rację, tak. Może być nawet jakieś zakulisowe, choć na jeden sezon dostaniesz tam 10, 12, 15 milionów za jeden sezon. Trochę się poświęcisz, ale zagramy o... Powalczymy o coś, a potem sobie... Ja myślę, że tutaj też dużo będzie zależało od tego, co się stanie w Lakers na początku sezon. Oczywiście to teraz niewiele możemy przewidzieć, ale no oni będą ostrzyć sobie zęby na jakiś maksymalny kontrakt. Czy potem wystarczy pieniędzy, żeby zaspokoić ambicje i potrzeby Erika Bledsoe? Ciężko powiedzieć, no na pewno nie jest na szczycie listy marzeń pewnie żadnego z tych topowych zespołów, ale no jako jakieś sensowne uzupełnienie, dlaczego nie? No tak, pytanie też, jakie on ma oczekiwania finansowe. No właśnie, ja się zastanawiam, czy znajdzie się jakiś zespół, który będzie mu w stanie zaproponować taki kontrakt, jaki on ma teraz. I no, ja myślę, że ten off-season naprawdę będzie można obserwować z wypiekami na twarzy, bo będzie się bardzo dużo działo. I bardzo dużo Milwaukee może niestety stracić tej swojej mocy zarówno ofensywnej, jak i defensywnej. Bo raczej nie liczę na jakieś spektakularne transfery do nich. Zresztą to też widać, że oni jeśli uzupełniają skład, to takimi zawodnikami typu, nie wiem, Lopez, Iliasowa, Pat Connaughton, na którym też już wielu swego czasu kreskę stawiało, a on sobie radzi naprawdę dobrze. Zobaczymy, no na razie możemy sobie gdybać, możemy przysłuchiwać się tym plotkom, tym głosom, mniej czy bardziej wiarygodnym. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko się skończy, czy w okolicach trade deadline będą na przykład jakieś ruchy. Natomiast no choćby po tej chęci pozyskania Korwera widać, że Milwaukee nie śpi. I ktoś jednak trzyma rękę na pulsie i zdaje sobie sprawę, że dobrze byłoby może jeszcze kogoś pozyskać, szczególnie jakiegoś weterana, bo jeśli dobrze patrzę, na tą chwilę chyba najstarszym graczem jest Iliasowa, który ma 30 chyba 1 czy 2 lata. To takie jedno nazwisko mi przychodzi do głowy, Carmelo Anthony. Powiem w ten sposób, gdybyś powiedział mi o tym przed jego przygodą z Rockets, być może bym się nad tym jakoś zastanawiał, natomiast moja wiara w jego przydatność zarówno na boisku, jak i poza boiskiem niestety jest no, nieduża. Uwierz mi, że 100 razy bardziej wolę gościa typu, nie wiem, Brook Lopez niż Carmelo Anthony. Ja szczerze mówiąc bo o tym Korwerze kiedyś już pojawiły się jakieś pogłoski, naprawdę mocno trzymałem kciuki, żeby on znalazł swoje miejsce w Milwaukee, bo on by się przydał. Pewnie, to też przydał stary znajomy trenera, więc... Oczywiście. Dobrze by się oczywiście pasował. Ja też troszeczkę pod tym kątem się zastanawiałem, czy anusz może gdzieś jakieś rozmowy się nie odbywają, ale okazało się, że niestety nie. To zobaczymy, jak to wszystko się będzie układało. No myślę, że Milwaukee mają jeszcze parę takich kontraktów, które z którymi coś by wypadało zrobić. No, cały czas, dla mnie przynajmniej, takim kontraktem, którego można by było próbować się pozbyć, jest Matthew Dellavedova, który no, ostatnio gra troszeczkę więcej, ale on zarabia prawie 10 milionów. No, niekoniecznie dobrze to wygląda. No, zobaczymy. Ciekaw jestem. Cieszę się, że Milwaukee sobie zdaje sprawę, że dobrze by było jeszcze coś z tym składem zrobić. Bo to jest pozytywny znak. No, myślę, że będą polowali na okazję, tak jak
przed sezonem, chociaż może Iliasowa za 7 milionów, to chociaż w sumie... Czy patrząc na to, co dokładnie, on daje drużynie... Dokładnie, okay, jest uzasadnienie tego kontraktu. Oczywiście, oczywiście. A nuż w trakcie sezonu znów się trafi taki Eric Bledsoe 2, który wytwituje sobie, że nie chce już gdzieś być i trafi się właśnie taka okazja. Okej, myślę, że będziemy powoli kończyli. Przed nami no jest kilka znowu ciekawych spotkań. 8 mamy mecz z Golden State, 10 Bucks grają z Toronto. No na to spotkanie sobie szczególnie ostrze zęby. Mam nadzieję, że tym razem i Giannis, i Kawhi będą grali i że to będzie naprawdę dobry, przyjemny mecz do oglądania. No i co, spróbujemy pewnie spotkać się troszkę szybciej niż tym razem. Bo tym razem i sprawy zawodowe, i zdrowotne nas troszeczkę przyhamowały, ale miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mogli nagrać kolejny odcinek. Tak jest, celujemy przed świętami, żeby się jeszcze spotkać. Może tylko za 2 tygodnie uda nam się zorganizować kolejne nagranie. Okej, to chyba tyle. Dzięki. Dzięki, cześć.